będzie głośno. Dzień dobry, Damian Sikorski nazywam się. Jesteśmy w studiu koncertowym Czwórki na wielkim finale trzeciej edycji konkursu Wydaj Płytę, będzie głośno. Może głos mi trochę dziś drży, ale to jest dla mnie bardzo ważna chwila i myślę, że dla całej ekipy Czwórki. I trudno by było mi wymienić wszystkie osoby, które pracowały nad tym projektem, ale było ich naprawdę mnóstwo i wielkie brawa jeszcze raz dla nich, bo oni przyczynili się do powstania krążka, o którym zaraz powiem. Wielkie brawa dla nich! Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu koncertowym Czwórki, ale też naszych radiosłuchaczy, którzy w tym momencie albo nas słuchają, albo oglądają na Facebooku Czwórki i na stronie czwórka.online. Dziś wielki dzień, 4 października. Dziś ukazuje się 4. płyta audycji Będzie Głośno i to właśnie dzięki Czwórce. Także ta liczba będzie nam dziś towarzyszyć i po raz 4 chyba tak wyjątkowy uśmiech towarzyszy mi, bo kiedy tworzyliśmy pierwszy album, nie spodziewałem się, że będą kolejne płyty i że będzie to trwać i że będzie kontynuacja tego projektu, ale jest i zapewniam was, że będą kolejne płyty w ramach audycji Będzie Głośno. No to do brzegu. Mam w ręku 4. płytę w ramach audycji Będzie Głośno. Zwyciężyła Sara Kordowska, która zgłosiła się do naszego konkursu. W tym roku było 268 zespołów, ponad 2000 piosenek i to jej 11 kompozycji znalazło się na tym krążku, który już dziś możecie słuchać, kupować go w sklepach muzycznych, a także jest dostępny w internecie. I zachęcam was do tego, żebyście wyruszyli w podróż z muzyką i z tekstami. Przede wszystkim z tekstami Sary Kordowskiej, bo są naprawdę bardzo mądre i niezwykłe. Chyba wystarczy mojego gadania. Czas na koncert. Wielki finał trzeciej edycji Wydaj Płytę, będzie głośno. Przed wami Sara Kordowska z zespołem. Thank you.
Dobry wieczór. Witamy się dopiero teraz, bo taki mamy styl właśnie. To był Orient Bistro, czyli utwór pachnący troszkę Azją. A teraz czas na coś równie smacznego, na cynamon. Jest to piosenka, którą to studio także już słyszało i to jeszcze w tym tygodniu. Tak, to było we wtorek. Z Kubą byliśmy tutaj przy okazji konferencji i wykonywaliśmy ten utwór akustycznie. Także wszystko jest zarejestrowane. Oni tu dbają o nas. A my teraz zadbamy o was i zagramy cynamon. Słodko-kwaśnym daniem jestem dziś. W moją estetykę należy się wgryźć. Czekam, aż ktoś to spieprzy i przyprawi mnie o dreszcz. I przyprawi mnie o dreszcz. Cynamonowe łyżki, tak gardło palą. Kuszące cynamonowe łyżki, tak gardło palące, trujące, kuszące. Zdejmij ze mnie zwierzęce produkty, instynkty, mleko i krew. Zrodził mi się pomysł okrutny, byś przyprawił mnie o dreszcz. Zrodził mi się pomysł okrutny, byś przyprawił mnie. Palące, trujące, kuszące. Okej, przed nami kalejdoskop. I jest to piosenka, która powstała z myślą o takich stanach pewnych lękowych, czyli takich czasów, jak jest nam niefajnie, jak się boimy, a wszyscy interpretują ją jako piosenkę o miłości. I w zasadzie, jak sobie o tym pomyślałam dalej, tak horyzontalnie, to rzeczywiście ten kalejdoskop może dotyczyć relacji międzyludzkiej. Dźwięk karmi zmysłowe zwoje,
Ten fundament znajomy lęk, klaustrofobiczne przekroje. I nie wiem czemu tak onieśmiela, zrzuca ze mnie ubrania. Maraton drżenia oczy tłumi, uszy zasłania. Uszy zasłania. Uszy zasłania. Tak cieni taniec chemii, w głowie mi się dwoi, troi, mieni. Zniekształcenie przestrzeni. Sufit bliżej ziemi, a tak cieni taniec chemii, w głowie mi się dwoi, troi, mieni. Zniekształcenie przestrzeni. Myśli witraże, sploty niefortunnych zdarzeń, zanikające twarze. Myśli witraże, sploty niefortunnych zdarzeń, zanikające twarze. Pracuje nad moim oddechem, mówi apostroficzne S. Nie uciekniesz przed echem. Pakuje smugi jakby go nigdy nie było. Nasz epizod mięsisty długi był konstelacją zawiłą. Konstelacją zawiłą. Konstelacją. Taniec chemii w głowie mi się dwoi, troi, mieni. Zniekształcenie przestrzeni. Sufit bliżej ziemi, a tak cieni. Taniec chemii w głowie mi się dwoi, troi, mieni. Zniekształcenie przestrzeni. Myśli witraże, sploty niefortunnych zdarzeń, zanikające twarze. Myśli witraże, sploty niefortunnych zdarzeń, zanikające twarze. Proszę Państwa, ja nie wspomniałam, że jest tu z nami osoba, która ze mną śpiewa w kalejdoskopie. Ona stoi tam, to jest Sandra. Dziękuję bardzo Tobie. Brawo dla Sandry. No i jeszcze jest taka kwestia, że przed nami jest piosenka Pterodaktyl. I tam siedzi Łucja, która grała na perkusji, właśnie wymyśliła całą kwestię perkusji do pterodaktyla. Więc brawo też dla Łucji. Gdzie jest mama? Spać dziś nie chce, jeść też nie chce. Idę sobie przez stolicę, nagle patrzę, pterodaktyl rozchełstany na ulicę. Coś ma mrocze i się patrzy i się patrzy.
Spotkanie z potworem było straszne i magiczne. Dzisiaj też się czasem boję, tak od analogicznie. Analogicznie. Kiedy zostałem, wiesz mnie rano, albo w chłodny jakiś wieczór, pogardziłam twoją ramą i kalejdoskopem tresur. Tylko echem, przecież przetrawiony dźwięk. Kiedyś było łatwiej, ktoś przytulił i pogłaskał. Teraz puchnie tylko w klatce, rozdrobnione ciało w plastrach. Ciało w plastrach. Kamienic, nie proszę, nie szukam, nie muszę się zmienić. Kołczem jest księżyc, lądem sens przeżyć. Możesz nie wierzyć, nie będę się szerzyć. Wow! Zostaw, nie szukaj, choćby minuta w świecie bez musu. Robi z nas babkę, wolną mężatkę. Zapraszam na spacer, spoko, mam gadkę. Woo!
Tak obracam gwiazdy, tak osładzam bał, tak mam tak samo jak ty. To nie bardziej we mnie płoną, ale czasem słowo. Nieważne gdzie jestem, bo on pieprze i drę się na całe to bite miasto. Kocham cię! Już dawno nie myślę, o co mi chodzi. Umysł ćwiczę jak ręce i nogi. Po to mam życie, by wskoczyć na Olimp. Kminicie, kminicie, ja też nie znam drogi. Bo mamy tu festiwal, na filmy śmiga mi się uczy grać. Jak mówić dobrze zamiast... La, la, la. Idzie mi dobrze jak... La, la, la. No fantastycznie! Świetnie! Lepiej być nie może! Szukam miejsc, w których jest dzień i noc. Only oh, kiedy chcę, robię wdech, we mnie sens, wiem, że jest. Mój dom to ja, moje myśli i czyny. Mój rap to znak tej obecnej rozkminy. Mój stan to masz, śpiewa jak żywy. Czuję, że w naszym domu się zdziwisz. 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 W naszym domu jest kto? Jacob Flaner, moi drodzy, to w sumie te ściany widziały już, już ten utwór, słyszały, ale w zupełnie innej aranżacji, no i ta jest o wiele lepsza. Także... Dzięki, Dawid. No to teraz niestety musimy trochę zwolnić, ale widziałam, że tutaj były podśpiewy, także bardzo się cieszę. W końcu singiel. No dlatego teraz tak, wiecie, troszkę się zrobimy melancholijni. Syndrom sztokholmski. Choć wdzięczę się przed lustrem naga, chyba jestem niewdzięczna. Zastygnięty, smutny piec, oddech na półkuli, który nie przestaje piec. Uraczyłeś mnie jedzeniem i snem, cały zabieg pomyliłam ze złem. Może to przez zimne kraty cielesności zastygłej komnaty. Uraczyłeś mnie jedzeniem i snem, cały zabieg pomyliłam ze złem. Może to przez zimne kraty cielesności zastygłej komnaty. Tłumaczyłeś, że oprawcy lubią takie gierki. Porywa się nie dla okupu, tylko by rozkochać serce łupu. Uraczyłeś mnie jedzeniem i snem, cały zabieg pomyliłam ze złem. Może to przez zimne kraty cielesności zastygłej komnaty. Uraczyłeś mnie jedzeniem i snem, cały zabieg pomyliłam ze złem. Cielesności zastygłej komnaty.
pomyliłam za złe. Dziękujemy bardzo. A teraz będzie utwór, w którym mamy dwie opcje. Albo możemy mieć wariant... Nie, dobra, zrobimy po mojemu. Mogą sobie państwo zamknąć oczy, bo jesteśmy w radio i generalnie powinny dochodzić do nas tylko dźwięki, więc możemy sobie zamknąć oczy i zagramy państwu kołysankę. Dobranoc. I teraz piosenka, której tytuł mógłby być nazwą całego albumu, ponieważ jeżeli ktoś jeszcze się nie orientuje, to płyta zespołu, bo w sumie jesteśmy zespołem, Sara Kordowska, nazywa się Wszystko i Nic, czyli taka mieszanina trochę tego, trochę orientu, cynamonu, te sprawy. No i ostatnia piosenka, którą dzisiaj zagramy, prawdopodobnie ostatnia, to jest Miszmasz. I w zasadzie Miszmasz to też, bo miałam różne warianty, mógł być też Kogel Mogel, stanęło na Wszystko i Nic, bo to takie uniwersalne, ale Miszmasz przed nami.
lubi do niego wracać, przybierać już przyjęte formy. Naiwność łyżkami zjadać, że się coś znaczy w tej przestrzeni. Wierzyć, że kiedyś przestanie się spadać i że przecież wszystko się zmieni. Plątanina w cudzych zdaniach, unikanie apostrofy. Balans w tych wszystkich wahaniach ustrzeże od katastrofy. Plątanina w cudzych zdaniach, unikanie apostrofy. Balans w tych wszystkich wahaniach ustrzeże od katastrofy. Dziękujemy bardzo. Zagrali dzisiaj dla Państwa na klawiszu Dominik Roch-Lesiewicz. Na basie Miłosz Wojciechowski. Perkusji Jędrzej Szmelter. I na gitarze solowej Jakub Wiegaj. Sara Kordowska i śpiewam, ale pamiętajcie, że Sara Kordowska to zespół. Zespół. Dziękujemy bardzo. Ustrzeżę od katastrofy. Sara Kordowska! Wielkie brawa! Laureatka trzeciej odsłony konkursu Wydaj Płytę z Będzie Głośna, ale aż oczywiście, że bis! Sara Kordowska, jako zespół, jak się okazuje, ale też Jacob Flaner, wielkie brawa dla niego! Wiecie, że to dzięki niemu ona się w ogóle tutaj znalazła, bo on kiedyś tutaj grał koncert i zaprosił Sarę. I wszyscy później komentowali, cóż to była za dziewczyna. O tobie też mówili, ale o Sarze też. I dostawałem SMS-a od dziennikarzy, którzy przyjechali ze Śląska, że super dziewczyna, że naprawdę fajnie śpiewa. Historia zatacza koło. Sara Kordowska, zespół, zwyciężyli konkurs Wydaj Płytę z Będzie Głośno. Ich album wydany przez Czwórkę i Agencję Muzyczną Polskiego Radia już jest na rynku. Posłuchajmy jeszcze jakiejś kompozycji. Ja jestem w ogóle
zaskoczony piosenką Dom 2.0, jakie dzisiaj było wykonanie. Fantastycznie, naprawdę. Wielkie brawa dla nich jeszcze raz. Bis! Kamienic. Nie proszę, nie szukam, nie muszę się zmienić. Lodem jest przeżyć, kończąc sens przeżyć. Możesz nie wierzyć, nie będę się szczerzyć. Zostaw, nie szukaj, choćby minuta w świecie bez musu. Robi z nas babkę, wolną mężatkę. Zapraszam na spacer, spokojną gadkę. Tak obracam gwiazdy, tak osładzam bał, tak mam tak samo jak ty. Ton empatii we mnie płonął, ale czasem słowo. Nieważne gdzie jestem, bonton. I dresie na całe to piękne miasto. Kocham cię! Już dawno nie myślę, o co mi chodzi. Umysł swój ćwiczę jak ręce i nogi. Po to mam życie, by wskoczyć na Olimp. Kminicie, kminicie, ja też nie znam drogi. Wow! Mamy tu festiwal, na filmy śmiga mi się uczę grać. Jak mówić dobrze zamiast... La, la, la. Idzie mi dobrze jak... La, la, la. No fantastycznie! Świetnie! Fantastycznie! Będzie być nie może! Szukam miejsc, w których jest dzień i noc, on i od. Kiedy chcę, robię wdech, we mnie sens, wiem, że jest. No to ja, moje myśli i czyny, mój rap to znak tej obecnej rozkminy. Mój stan to masz, śpiewa jak żywy, czuję, że w naszym domu się zdziwisz. W naszym domu się zdziwisz. W naszym domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz, w domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz. Jacob Flanner, Sara i Kordowska. Sara Kordowska, dokładnie tak. Dziękujemy. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. No. To może ja powiem. Istny kosmos. Sara Kordowska z zespołem, ale ja myślę, że spokojnie możemy jeszcze jedną piosenkę na bis zagrać, prawda? Ja wiem, że takie momenty się nie powtórzą i takiego drugiego koncertu nie będzie, bo to jednak debiut. Pierwszy ich koncert w takim składzie i dziś ukazała się płyta. I myślę, że możemy poprosić o jeszcze jedną piosenkę. Prosić możecie. Zobacz, nawet są tutaj już nawet prośby o... Proszę.
A dom 3.0? Może tak? Ja jeszcze wam powiem, że Sara Kordowska będzie moim gościem po godzinie 19 w studiu. Porozmawiamy sobie już. To będzie zupełnie już inna rozmowa jak kilka miesięcy temu, kiedy przyjechałaś pierwszy raz do czwórki, kiedy później ukazała się, nie, ogłosiliśmy zwycięzcę i to właśnie ty byłaś, ale dzisiaj ta rozmowa zupełnie inaczej będzie przebiegać. Także bądźcie z nami po 19, a ja tymczasem myślę, że możemy poprosić o jeszcze jedną piosenkę. Sara Kordowska z zespołem. Sara Kordowska zespół. Brawo. Słodko-kwaśnym daniem jestem dziś. W moją estetykę należy się wgryźć. Czekam, aż ktoś to spieprzy i przyprawi mnie. Przyprawi mnie o dreszcz. Cynamonowe łyżki, tak gardło palące, trujące. Kuszące cynamonowe łyżki, tak gardło palące, trujące, kuszące. Zdejmij ze mnie zwierzęce produkty, instynkty, mleko i krew. Pomysł okrutny, byś przyprawił mnie o dreszcz. Zrodził mi się pomysł okrutny, byś przyprawił mnie o dreszcz. Dziękujemy.